Kontestacja. Dziesiąty lutego minął, znaczy właśnie nie minął, nastał nam teraz godzina 20.03, lekkie opóźnienie, firma na emigracji, już szura tam we tle, więc Maciek Binert jest z nami, dzień dobry. Dzień dobry, dobry wieczór, cześć, tutaj Maciej Binert z tej strony. Jak Hugo powiedział, audycja firma na emigracji 20.04 dnia 10 lutego. A dzisiaj mamy dwie wiadomości. Pierwsza bardzo dobra, to znaczy, że gościem będzie Piotr Maruszak, który był z Kamilem w Zambii. Powiedz coś, Piotr, jesteś już? Nie ma go jeszcze? Dobra, jeżeli go nie ma, to powiem tą złą wiadomość. Dzisiaj możemy zrobić audycję tylko godzinną, a na troszeczkę poniżej z uwagi na to, że po nas jest kolejna audycja i prosili, żeby nie przedłużać. To była ta gorsza wiadomość. Czekamy dalej na Piotra. Halo, halo? Chyba, że będzie bardzo ciekawie. Spokojnie, zaraz się pojawi, zaraz się tutaj z nim spróbujemy połączyć, a ty coś tam. A ja coś tam sobie powiem. Dużo się działo w ostatnim tygodniu. O, już 9 ludzi na czacie. Właśnie pozdrowienia dla wszystkich. Właśnie. Jest już Piotr, tak? Halo, halo? O, halo? Jest. Ktoś tam coś mówi. Cześć Piotrze, że jesteś z nami. Cześć, Hugo. Udało się połączyć, tak, świetnie. Jakbyś mógł tam troszkę się podkręcić sobie głośność albo głośniej mówić, to byłoby wszystko super. To by było świetnie. A teraz lepiej? Troszkę lepiej. Troszkę lepiej, tak. Tak. Po prostu się nie krępuj, możesz mówić raźno. Maćku, zostawiam ci głos. Ajek, przyszedł już właśnie głos do mnie. Dobra, witam wszystkich jeszcze raz ponownie. W ogóle witam bardzo serdecznie Piotra Maruszka. Maruszak, no chyba to się nie odmienia, nie? No dobra. Piotr Maruszak jest naszym gościem dzisiaj. Piotr, zaraz coś więcej powie o tym, ja wam troszeczkę wstępu zrobię. Piotr jest emigrantem, mieszka w Wielkiej Brytanii, w mieście Leeds i zajmuje się budowlanką. Jesteś inżynierem budowlanym, o ile... Tak? Tak, dokładnie. Dobra. Tak, konstruktorem budowlanym. Dobrze to nazwałem. No właśnie, no i co? No, mieszka sobie tam, pracuje, ma działalność jako self-employed i no i ostatnio postanowił sobie pojechać do Zambii i tam zobaczyć i tam pomóc Kamilowi przy jego nowym projekcie, a jednocześnie sobie troszeczkę pozwiedzać i no, tak zobaczyć sobie Afrykę. Witam jeszcze raz gości na czacie, jest 10 chyba. No, to bardzo serdecznie witam wszystkich. I dzwońcie, gdyby co, to za darmo, to na kontestacja.com lub telefon 222-195-321. No i możecie, jeżeli macie jakieś pytania do Piotra, Piotr zajmuje się, no, ostatnio jest takim, stał się inwestorem w nieruchomości i zaraz będzie pewnie o tym opowiadał. Powiedz Piotr, jak długo mieszkasz w Wielkiej Brytanii? Cześć. No to ja chciałem jeszcze powiedzieć, witam wszystkich, witam Maćka, witam Hugo. Na wstępie to chciałem pozdrowić moją żonę, Gosię, chłopaków z Leeds. Pozdrawiamy. Oprócz tego, co jeszcze, między innymi też założyłem tam z Darkiem, moim kolegą, klub Contest Kuby w Leeds, także mamy spotkania inwestycyjne, także zapraszam wszystkich, jeżeli ktoś jest z okolicy. A jakie było pytanie, Maćku? Powiedz coś o sobie. Dobre, nie? Wiesz co? Jakie było pytanie? Poczekaj, pomyślę sobie nad jakimś pytaniem. O co można byłoby Piotra zapytać? Nie, Piotr, właśnie od ilu lat mieszkasz w Wielkiej Brytanii? To było nie, to pytanie. Już wiesz co, mieszkam 6,5 roku, czyli w tym roku we wrześniu będzie dokładnie 7 lat, ale wcześniej mieszkałem w Irlandii Północnej, koło Belfastu. Byłem tam na kontrakcie, projektowałem całkiem inne rzeczy niż obecnie, jakieś takie budynki ze szkła. Wcześniej pracowałem jeszcze w Warszawie, udało mi się zwiedzić tam Chiny między innymi i jeszcze tam kilka krajów w Europie, gdzie firma właśnie budowała. No, a obecnie mieszkam w Leeds, bo przeczytałem kiedyś artykuł o Leeds, że fajna architektura i zdecydowaliśmy się z żoną, że się przenosimy z Belfastu do Leeds. No i mieszkamy sobie, kupiliśmy dom jakiś czas temu, teraz chcemy kupić kolejny dom. Mamy tam sporo znajomych takich, którzy też mają podobne zainteresowania. Wspieramy kontestację, promujemy wolny rynek, przedsiębiorczość i, no i takie mniej więcej
mamy światopogląd więcej taki, jak wy promujecie w kontestacji, prawda? Jak ty, Maćku, mówisz na swoje znaczy, audycje. Jak wy, właśnie myślałem, że do mnie mówisz przez wy. Aha, no i jak wszyscy na kontestacji. No nie wszyscy. Tak akurat jakoś ostatnio takiego czucia nie mam, żeby ktoś tu, no, że są niektórzy, którzy nie promują wolnego rynku, a zupełnie odwrotnie, nie wiem, no są ludzie, którzy tam do kontestacji się nigdy w życiu nie dołożyli, a myślą sobie, że tutaj, nie wiem, będą kłócić prowadzących, czy coś, no... Chodzi tutaj przede wszystkim o Mio Huga, bo nie da się od tego odejść, od tego tematu, myślę, dzisiaj, bo to już doszło do takiego stopnia, także to myślę, że mów za siebie w tym wypadku. Że mówisz. A jeszcze mogę ci wejść słowo, bo powiem ci coś takiego, bo ty, ja też kogoś z Lidz pozdrowię, bo ty pozdrowiłeś chłopaków z Lidz. To chociaż i z pozdrowię Bradford, to dziewczyny z Lidz i z Bradford pozdrowię, to dlatego że... Również. No, dziewczyny, no, bo będziemy uznani tutaj za męskich tych, szowinistów. Aha. A jeszcze chciałem też pozdrowić Piotrka z Crew. Też mnie słucha, mój dobry kolega ze studiów. Też podobnie myśli. Także również pozdrawiam. Ktoś pisze, że radio nie działa, nie wiem dlaczego. No, ale być może tylko nie działa jednej osobie. Okej. No tak, to sobie przyjechałeś do Wielkiej Brytanii. W ogóle ile masz lat? W tym roku 35. To przyjechałeś, czyli powiedzmy te 7 lat temu, to miałeś wtedy jakieś 28-27, tak? Tak, dokładnie, wiesz, skończyłem studia, prawda? Ja kończyłem studia w Rzeszowie, ale już jak byłem na czwartym roku, to wiedziałem, że nie wrócę do siebie, do Leżańska, skąd pochodzę. To jest mała miejscowość, 50 km od Rzeszowa. I stwierdziłem, że przeprowadzę się do Warszawy, bo tam widziałem większe możliwości, większe perspektywy. I tak zrobiłem, zaraz po studiach przeniosłem się do Warszawy, tam znalazłem pracę w dużej firmie, takiej korporacji, która budowała właśnie nie wieżowce, ale budynki ze szkła, takie różne fasady, bardzo modna teraz rzecz, bardzo popularna. Tam poznałem też swoją żonę, no i potem żeśmy razem jakoś już zdecydowali, że wyemigrujemy, jak się tylko szansa nadarzy. No i akurat się granice się otworzyły i po prostu próbowałem kilka razy, byłem kilka razy w Irlandii, tej normalnej Irlandii, w Dublinie. Dwa razy byłem na rozmowie kwalifikacyjnej. Śmieszne było, że pierwszym razem jak leciałem, to prawie w ogóle po angielsku nie umiałem, ale jakoś dałem sobie radę i w sumie ostatecznie wylądowałem w Belfaście. Ale jak wpadliście, wiesz, bo co, wtedy masz 28 lat, tak? Sobie myślisz, dobra, skończyłem studia, nie będę tu już mieszkał w tym kraju. Dlaczego? Dlaczego taki pomysł? Wiesz co, ja chciałem więcej zarabiać, no nie, to był taki główny pomysł i po prostu no widziałem większe perspektywy po prostu za granicą, że ludzie wyjeżdżają, prawda, nie mają na przykład wykształcenia, pracują gdzieś na budowie i zarabiają kilka razy więcej niż ja, a ja mieszkałem w Warszawie, byłem po prostu, prawda, miałem jakąś tam wiedzę, ale tylko teoretyczną, no i zarabiałem tam, nie wiem, 2,5 tysiąca, prawda, na rękę, czyli to nie były żadne pieniądze. Zapłaciłem za mieszkanie, jakieś jedzenie, gdzieś wyjść i zostało tam parę złotych jeszcze, żeby sobie gdzieś zainwestować w coś, prawda? No. Jak to powiedziałeś o tym, że na budowie ludzie więcej zarabiali, to mi się taki kawał teraz przypomniał i myślę, że go chyba warto szybko powiedzieć. Przychodzi, no, jest matka, ma syna, syn no, troszeczkę taki lekki alkoholik, no, zaczyna dosyć dużo pić. W końcu matka bierze go do urzędu pracy i mówi, panie, znajdźcie dla niego jakąś pracę, bo ten chłopak to się na śmierć zapije w tym domu. A oni mówią, a kim ten chłopak jest? No jest murarzem. No to mamy dla niego pracę za 3000 zł. A matka powiedzie, o Boże, no nie taką pracę, za 3000 to się, ile to wódki można za to kupić? No to chłopak się cały zmarnuje, no za rok już go nie będzie, cień po nim zostanie. No to szukają dalej, no to pomocnik murarza, no może pomocnik murarza, no 2500. Matka mówi, no 2500, no Boże, ile za to można gorzały kupić? No nie wiem, no. A ona mówi, wie pani co, niech pani coś mu znajdzie za 600-700 zł. Ona pani w urzędzie pracy mówi, no za 600-700 zł to pani syn powinien być co najmniej magistrem. Słyszałem to. No właśnie. A może niektórzy nie słyszeli. Jak słyszeli, to zawsze wesoło. No i tak jest, że ja wiem, ci powiem, że też tak sobie przypominam te czasy, że no murarze, ogólnie tacy budowlańcy dużo zarabiają, Polska się budowała jakiś czas i to dosyć było największym placem budowy, było to dosyć intensywne w pewnych latach, teraz troszkę ta dynamika spada, no spada w związku z tym, że już nie ma tych pieniędzy unijnych prawdopodobnie i będzie ich też coraz mniej.
Myślę, że w 2015 to już w ogóle Polska będzie dopłacać do tego tworu, który jak dotąd płacił, tak jeszcze mi per saldo wychodziła na plus, ale cóż. I no, ale wiesz, co z tym chodzi? To był twój jedyny bodziec, ten ekonomiczny, tak? Dobra, zarobię tam 20 zł na godzinę więcej, czy jak? No głównie tak, wiesz, no chciałem więcej zarobić, a oprócz tego języka jeszcze też się chciałem nauczyć jakiegoś, no i zobaczyć inny kraj, prawda? Także no a jakoś właśnie, taki... przygoda za tym, jakiś inny kraj, coś nowego, a też, dobra, no to już, to fajnie. Bo tak mi się wydaje trochę mały taki bodziec, ten ekonomiczny, żeby gdzieś tam wyjeżdżać, w Polsce przecież też się da żyć. Są ludzie, którzy tego dokonują jakoś, także to funkcjonuje. I też nawet niektórzy żyją na takim średnim poziomie europejskim, także nie, to jest taki ekonomiczny bodziec, raczej co chwilę, no, coraz częściej jakby można komuś, no nie przychodzi komuś tak do głowy, bo ogólnie teraz właśnie, co ja obserwuję teraz od ludzi, to właśnie chcą wyjechać ludzie, którzy bardzo dobrze gospodarczo funkcjonują w Polsce, a którzy mówią, że właśnie dużo brakuje w społeczeństwie tego chamstwa, zazdrości i tego wszystkiego. I to, co też się, to co teraz w Polsce, no, na, co Polskie czeka, być może jakiś tam, no, ludzie jednak wyjeżdżają, brakuje też młodych ludzi, za chwilę zaczną się inne problemy, które w związku z tym, no, będzie coraz więcej tak starszych ludzi, trzeba będzie ich utrzymywać, coraz więcej jest emerytów, policjantów, wojskowych emerytów i no szykują się jakby takie nieciekawsze czasy i oni jakby przed tym chcą już wyjechać. Mówią, że chcą po prostu, żeby ich dzieci wyrosły w normalnym państwie, w normalnym kraju i oni są w stanie poświęcić na to swoją karierę w Polsce, swoje stanowiska, żeby po prostu wyjechać i zacząć nawet jako murarz w innym kraju. A wiesz co, Piotr, no to sobie tak, wyjechałeś. I wtedy już miałeś żonę, czy to była narzeczona? Nie, no byliśmy, wiesz, parą, prawda, mieszkaliśmy sobie w Irlandii i potem, jak przynieśliśmy się do list, to pobraliśmy się i razem już, wiesz, no jako małżeństwo teraz funkcjonujemy, także w sumie nie ma różnicy, prawda, bo dalej mieszkamy razem, dalej w taki sam sposób jak przedtem, tylko tyle, że na papierze jest inaczej. Ona jest panią Maruszak, a nie inną panią. No i tak to wygląda. No ale to też jest kwestia, no już w sumie, że to, tak już dotknę tych kwestii ekonomicznych, też podatkowa, tak? Są jakieś korzyści z tego tytułu w Wielkiej Brytanii, że się razem rozliczacie, że nie wiem, jest tańszy podatek, że jest większa kwota wolna i tak dalej, czy nie? Wiesz co... Tak, to dokładnie ja tak, wiesz, prawa podatkowego nie znam, ale no, oprócz tego, wiesz, tych podatków, tych pieniędzy, o czym mówiłeś na początku, to dopiero teraz, po dwóch, trzech latach zauważyliśmy tą różnicę, jaka jest, wiesz, w Polsce, a jaka jest w Wielkiej Brytanii i zdecydowaliśmy się, że zostajemy dłużej, dlatego kupiliśmy sobie dom i dalej chcemy tutaj, prawda, inwestować i żyć, prawda? Czyli po prostu jakby taka, teraz już widzę tą różnicę, jak na przykład między innymi jak się jedzie do Polski i widzi się na ulicach ludzi smutnych, prawda, tacy strasznie przygnębieni są, nie cieszą się tym życiem, cały czas tylko rozmawiają o pieniądzach, że nie mogę sobie kupić tego, nie mogę kupić tamtego, nie stać mnie na to, nie stać mnie na tamto, prawda, jak ty przyjeżdżasz sobie z zagranicy, nawet tutaj to się nie myśli o tym, bo nawet jak masz tą najniższą krajową, to jesteś w stanie sobie wszystko opłacić, pójść do kina, napić się czegoś i jakoś stać, nawet na wakacje, prawda, na tą Majorkę sobie wyjechać, czy gdzieś tam indziej, nawet do Afryki, prawda. Też można wyjechać. Nie ma problemu. No, można do Afryki, jak ktoś chce, to bardzo zachęcam. Do Afryki można sobie jechać, popracować. Jasne. Ale do tego jeszcze wrócę o tej Afryce, bo to jest bardzo ciekawy temat. I pracowałeś na początku, no, pojechałeś sobie tam, pierw byłeś w Irlandii Północnej, gdzieś tam przedtem w Chinach, tak jak powiedziałeś, pracowałeś. Tak, tak. I potem wyjechałeś do Leeds i tam zacząłeś pracę, tak? Znalazłeś pracę szybko? Czy... Tak, znaczy wiesz, ja już... W Wielkiej Brytanii to jest właśnie fajnie, że jak jesteś takim specjalistą, znasz się na czymś, to bardzo szybko można pracę znaleźć. Także to nie ma z tym problemu żadnego. Masz 2-3 lata przepracowane, a jeszcze jak masz przepracowane w Wielkiej Brytanii, także potem to już bez problemu, to idzie jak burza. Praktycznie jak jesteś dobry, to bez problemu pracę znajdziesz. Także od razu, wiesz, ja złożyłem gdzieś tam CV, do mnie dzwonili agenci, przyjechałem na rozmowę do Leeds i od razu jakoś mnie przyjął Charlie, dla którego dalej... Charlie, tak. On jest dla niego 4 lata. Rok czasu pracuje jako samozatrudniony, także też dla niego współpracuję z nim. Jakoś nam się dobrze współpraca
układa i no i w porządku, jestem zadowolony, on jest zadowolony, także wszystko jest okej. Okay. To najważniejsze, że jest zadowolony, bo to rzadkość, dużo ludzi nie jest zadowolonych, w dzisiejszych ciężkich czasach ludzie nie są zadowoleni i narzekają i szukają jakichś możliwości, gdzie tu można kogoś jeszcze obrazić i tak dalej. Dużo takich. Znaczy wiesz, to zadowolony jestem, ale cały czas coś kombinuję, no nie? Tak, żeby jeszcze gdzieś tam coś ruszyć, coś innego. Jakiś niedosyt tak. Musi być zawsze, wiesz, to tak nie jest. No, on powinien być, on jest zdrowy, ten niedosyt, nie? Ważne, żebyś komuś nie szkodził. A teraz tak, wjechałeś i pracowałeś na etacie. Czy to była praca już na jakimś kontrakcie? Nie, to była praca na etacie. Normalnie pracowałem od poniedziałku do piątku i wiesz, no normalnie tak. Rano przychodziłem, po południu wychodziłem, weekendy wolne, urlopy płatne i tak dalej. I dopiero po jakimś czasie zmieniłem sobie, dzięki właśnie kontestacji, dzięki tej całej przedsiębiorczości, audycjom Hugo, Kamila, Janka, twoich Maćku, no. Co, nie będę ukrywał, że one są bardzo pomocne, także normalny człowiek, jeżeli zacznie słuchać, przeczyta sobie jeszcze parę książek, to myśli inaczej, już nie chce wracać do takiego jakby, do takich wąskich horyzontów, dopiero jak zaczynasz czytać, słuchać mądrzejszych ludzi od siebie, to wtedy fajnie to się wszystko tak poszerza i sam widzisz, w jakiej klatce się jest, prawda? Także jak się samozatrudniony, to już jest więcej opcji, można tutaj troszeczkę sobie w koszty wrzucić, i tak dalej. Także już można coś tam działać więcej. Przynajmniej ja widzę takie plusy duże. Znaczy ja też takie widzę, jasne. Powiem ci, że no tak jest, zdecydowanie, jeżeli już robisz taki zawód, który można by wykonywać jako samozatrudniony, no to masz po prostu, ja to nazywam takim większym wpływem na własne finanse, na własne życie, bo jako pracownik to wszystko jest ci jakby siłą zabierane, nawet tego nie widzisz i dostajesz potem jakąś pensję. W związku z tym masz też pewne przywileje jakieś, bezpieczeństwo troszeczkę większe, masz te urlopy, o czym wspomniałeś, możesz sobie iść tam na chorobowe, no jako self-employed ciężej, trudniej, natomiast ty sobie decydujesz tak naprawdę, ile ty płacisz podatku, do pewnego stopnia. Ty sobie decydujesz, ile będziesz płacił, tam sobie odkłada na emeryturę i nie wiem, czy tak jest w Anglii, ale w Niemczech akurat tak jest. Także no tu jest tutaj większa kontrola nad własnymi finansami, a co za tym idzie nad własnym życiem. No dokładnie. Ta fajna taka wolność, wiesz, nagle poczujesz, że jesteś wolny, nie masz szefa i super. Super. Mm. Także ta wolność jest fajna. No fajna jest. Wolność jest zdecydowanie fajna. I teraz potem minął jakiś czas i powiedziałeś sobie, dobra, z etatu przejdę na samozatrudnienie. Tak. Dlaczego? A dlatego, że ta wolność, tak? Dlatego, wiesz, że co, ja miałem zawsze cel, żebym miał kiedyś firmę, wiesz, także miałem cel jeszcze, jak byłem na studiach, można przed studiami, że wiesz, miałem taki plan w głowie, że kończę studia, jakby wiesz, gdzieś znajduję pracę, rozwijam się, tam przez 10 lat, mam 35 lat, rzucam robotę, zakładam własną firmę, no i wiesz, i tak dalej. Czyli taki miałem cel w głowie. Dopiero jak zacząłem, wiesz, czytać książki tam kilka lat wcześniej i słuchać właśnie kontestacji, to mi się troszeczkę pozmieniało, że nie trzeba być, wiesz, takim super ekstra specjalistą, żeby na przykład prowadzić firmę budowlaną, ale wystarczy wiedzieć, wiesz, jak dobrze się komunikować, takie mieć troszeczkę zdolności miękkie, prawda, nauczyć się sprzedaży i takich różnych wiesz, wiedzieć czegoś o wolnym rynku, prawda, i tak dalej. Czyli to zauważyłem, że w tym kierunku trzeba się bardziej rozwijać, jeżeli chce się mieć własną firmę w przyszłości, niż bardziej tylko technicznie, czy nie? Co nie, jak jesteś techniczny, to znów też jest źle, bo no, jesteś tak jakby wąski, ukierunkowany tylko na jeden rozwój, prawda, niż jak jesteś taki jakby, wiesz, no wszystko wiesz o biznesie i takich różnych rzeczach z tym związanych. Taki jeden wąski to był w takim filmie, kiedyś chłopaki nie płaczą, pamiętasz? Nie? Śmieszny koleś, nie? I no dobra, sobie zacząłeś wtedy, i teraz tak, pracujesz więcej czy mniej na tym samozatrudnieniu? Wiesz co, pracuję 4 dni, no ale zarabiam więcej, prawda? Mam większą stawkę za godzinę, zarabiam więcej, ale znów jak mam wolny czas, no to robię coś innego. Rozwijam tam jakieś filmiki, nakręcam na YouTube'a, czy jakieś tam, wow, no, kombinuję coś sprzedawać. Mam takie plany, żeby tam zrobić na przykład kurs AutoCAD'a z chłopakami właśnie, Darek tam z Wojtkiem wyczaili, jak na YouTubie można zarabiać pieniądze i coś właśnie kombinujemy w tym kierunku, także trzeba mieć dużo filmików i można fajną kasę tego wyciągnąć. Aha.
Właśnie widzę, że tutaj mam poprawkę. Wąski był w killerze, sorry. może był też i tam, trudno. Ale obydwa fajne filmy. I coś takiego chciałem ci powiedzieć. Teraz tak, jak pomyślałem sobie, dobra, mam już, jestem self-employed, mam więcej czasu, sobie zacznę rozwijać filmiki, a przeszedłem na to samozatrudnienie, bo posłuchałem kontestacji, no fajne. To miłe, bo powiem ci, na początku rzadko coś takiego słyszałem, teraz coraz częściej i coś takiego bardzo miłego się zdarzyło w zeszłym tygodniu. Kolega, właśnie jeszcze kolejny kolega tutaj, który przyjechał rok temu, kupił sobie mieszkanie i dostaje telefon. I on do mnie mówi, słuchaj, taki znajomy Tomek, kupiłem właśnie mieszkanie, Maciej, i jesteś pierwszą osobą, której o tym mówię, bo mnie do tego zainspirowała. Nawet nie mówiłem nawet najbliższej rodzinie, a właśnie mi powiedział, to bardzo mnie to ucieszyło. Bo ja tak w sumie, on tu przyjechał, sobie szybko się usamodzielnił, znalazł sobie mieszkanie do wynajęcia, no poszedł i go jakby przepadł, nie było go. Znaczy my się widzimy, siebie tam kiwamy, on ciężko pracuje, kiwamy sobie w sensie, że jedziemy samochodem, tak, i pozdrawiamy się, ale tylko tyle, a tu telefon i jeszcze powiedział, gdzie, a to mieszkanie też wcześniej oglądałem i to jest takie fajne, bo te szlaki, które ja przetarłem, bo mi było ciężko na początku znaleźć kogoś, kto to sfinansuje, kto w ogóle w to uwierzy, w tą ideę, że Polacy potrafią, i teraz widzę, że wszyscy tą samą drogą, tą samą dokładnie ścieżką idą, w sensie takim, że tymi przetartymi szlakami, że gdzieś tam się nie dało, w wielu miejscach się nie dało, a w jednym po prostu się daje i oni z tego korzystają, z tej wiedzy i to niesamowicie podbudowuje. Jeszcze zapraszam do dzwonienia 222-195-321 oraz do dzwonienia na kontestację, to jest skype'owy link kontestacja.com, a słuchacie audycji Firma na Emigracji. Gościem dzisiaj jest Piotr Maruszak, no właśnie, Piotr z Leeds z Wielkiej Brytanii, który jest inżynierem budowlanym i sam sobie jest samozatrudnionym, a jednocześnie, o czym zaraz pewnie chętnie powie, inwestuje w nieruchomości lub zaczyna inwestować w nieruchomości. Tak, bardziej zaczynam, ale mogę coś tam powiedzieć. No właśnie, do czego zachęciła go kontestacja? Wiesz co, o tym biznesie teraz nieruchomości, to tylko na tym chcę się skupić. Mamy twój jakiś tam troszkę nakreślony życiorys, kim jesteś, jaki masz mniej więcej pogląd na życie i teraz nieruchomości. Mhm. Pomyślałeś sobie, kupię nieruchomość i co z nią robisz? Kupiłeś sobie dom. Kupiłem dom, ale wiesz... Jaki był pomysł na to, żeby na tym zarobić? Był cel taki, żeby kupić dom, nie tak jak zwykli ludzie, którzy wiesz, idą do agencji i pokazują im dom, a oni biorą, okej, ten biorę. Miałem cel taki, żeby kupić dom, ale który będzie tak, żeby kupić jak inwestorzy to robią w UK. Czyli to po prostu, żeby był z dobrą ceną, w dobrej lokalizacji, żeby można było na tym zarobić, prawda, potem. Mhm. No i zanim żeśmy sobie cel taki z żoną wyznaczyli, to wtedy jeździłem dużo na różne takie spotkania z inwestorami tutaj, bo oni się bardzo lubią spotykać, networkingi, także jest takie PIM meetings, na których wszystkich zapraszam. Można w całym Wielkiej Brytanii są spotkania chyba w 20 miastach. To się nazywa Property Investor Networking, coś takiego. I Simon Zuzzi to jest głównym takim założycielem. I ja wtedy jeździłem na takie różne spotkania i networkingi, pytałem się ludzi, jak się kupuje te nieruchomości, tak jak oni to robią, prawda, poniżej rynku, jak z tych książek wyczytałem wszystkich amerykańskich. Tam się dowiedziałem, im podali różne linki, gdzie to sprawdzać, jak sobie to wszystko układać w głowie, przeliczać i jak wyszukiwać, ile oglądać. I tak zacząłem, wybrałem sobie okolicę, w której sobie założyłem, że tutaj akurat będę mieszkał. I zacząłem chodzić na spotkania, oglądać te nieruchomości. Obejrzałem kilkanaście czy kilkadziesiąt, już nie pamiętam nawet. Potem sprawdzałem na internecie, jest kilka stron takich, gdzie można sprawdzić historycznie, jak na przykład cena spada tej nieruchomości, jak się na przykład ogłoszenie zmienia, że tam ceny cały czas zmieniają. No i mi się udało kupić chyba 25% poniżej rynku i co? Kupiliśmy i wprowadziliśmy się i jesteśmy zadowoleni na razie. Zaraz w tym roku będziemy drugą kupować. Jest ktoś, przepraszam, Piotrze, jest ktoś chyba, ktoś dzwoni. Halo, halo? Tak, witam serdecznie. A, dobrze, mogę zgadzać. Właśnie, chciałem to powiedzieć dla ciebie. Cześć, Bacha. Ja trochę tak włożę tutaj but między drzwi. Dlaczego? No, a propos tych nieruchomości, tak? Ja trochę nie rozumiem tej takiej euforii odnośnie nieruchomości. I tutaj podam taki przykład. Nie wiem jak to wygląda w Niemczech, może w Niemczech trochę wiem, ale nie wiem jak to wygląda w Wielkiej Brytanii.
Natomiast tutaj mam taki przykład, dwie ulice dalej, człowiek o niewątpliwym doświadczeniu w biznesie, wcześniej prowadził bardzo dużą firmę, no można powiedzieć, że zatrudniał duży procent ludzi tutaj z okolicy, postanowił zainwestować w nieruchomości i zaczął budować taki szeregowiec. No to jest taki, to jest szeregowiec w lokalizacji takiej, gdzie powiedzmy kończy się miasto, a zaczynają się przedmieścia, tak? Czyli jak teraz jest taka tendencja, że generalnie miasta się rozszerzają, tak? Że miasta pochłaniają przedmieścia, czyli można by powiedzieć, że ze strategicznego punktu widzenia lokalizacja genialna, tak? Jeszcze przy głównej trasie przelotowej, czyli jest duży ruch ludzi, można by powiedzieć, że inwestycja bardzo dobra. No i tam tych mieszkań jest około 20, z czego on po wybudowaniu tego po około 3 latach, teraz już minie 3 lata, znalazł do tych mieszkań zaledwie 5 rodzin, tak? Czyli spośród tych 20 mieszkań jest zajętych zaledwie 5. Po 3 latach. Utrzymanie tego budynku kosztuje, tak? Ja ostatnio nawet sobie wziąłem kalkulator, zobaczyłem, ile tam w Polsce jest tego podatku od nieruchomości. Ja naprawdę po wysłuchaniu audycji Sławka Muturiego, tak, po słuchaniu Maciej twoich audycji, to ja naprawdę jestem totalnie głupi. Ja nie wiem, nie mam pojęcia, na czym ci ludzie zarabiają na tych nieruchomościach, tak? Tutaj koło siebie mam przykład. Tutaj koło siebie mam przykład właśnie gościa, który czymś takim się zajmował. Nie jest to jakiś lamer, nie jest to jakiś amator, jest to koleś z dużym doświadczeniem biznesowym i on nie jest w stanie sobie z tym poradzić. To ja naprawdę przed Sławkiem chylę czoła, jak on to zrobił. Dla mnie to są jacyś magicy, także jakbyś mógł, tutaj zwracam się do twojego gościa, Macieju, jakbyś mógł tak pokrótce powiedzieć, jakby no, jaka jest twoja strategia, jakie są twoje plany w ogóle, o co w tym chodzi? Bo dla mnie to jest trochę takie, no ja czuję taki dysonans, tak, pomiędzy tym, co obserwuję tutaj dookoła, tak, pomiędzy takim dużym przykładem, a pomiędzy tym, co się mówi na antenie kontestacji, tak, albo ty, Macieju i Sławek Muturi, jesteście takimi geniuszami, tak, albo po prostu rynek w Polsce się wali, nawet w sensie kupna jakichś nieruchomości, tak. No i to jest moje takie rozbudowane pytanie, dziękuję, przestawiam się na odsłuch. Cześć, cześć. Dzięki, cześć. To może nie jest aż takie rozbudowane pytanie, bo przytoczyłeś jeden przykład komuś, kto komu się nie powiodło, a nie przytoczyłeś może większości ludzi, którzy się powiodło. Powiem ci, Jacek, że ja nie wiem, ja już wielokrotnie mówiłem, ja nie wiem, jak zarobić na nieruchomościach, na nowych nieruchomościach w Polsce. Ja nie mam na ten temat żadnego pojęcia. Nie wiem też, jak to Sławek robi. Z tego, co wiem, Sławek ma kamienice, które remontował i teraz je wynajmuje i z tego żyje. No ja skoro tak mówi, no to nie ma powodu, żeby nie myśleć, żeby myśleć, że jest inaczej. No dlaczego? Dlaczego mielibyśmy zakładać, że Sławek Muturi, nie wiem, wyobraził to sobie, tak? No przecież tak nie jest. Ludzie, tak ludzie nie funkcjonują. Jeżeli ludzie coś mówią, to są dumni z tego, że im się udało. Chcą, żeby się innym udało, no i dlatego o tym mówią. No dokładnie. Ale ja nie wiem. Żeby to było jasne, ja nie potrafię, dlatego że w Polsce duża jest ta stopa zwrotu z nieruchomości, jest bardzo długa w stosunku do jego ceny i do raty kredytowej i do też procentu kredytowego. Też to wiele czynników na to wpływa. Ja nie mam pojęcia. Ja mam w sumie jakiś portfel nieruchomości. Mam w Niemczech wszystkie, ja na przykład wszystkie nieruchomości, które mam w Niemczech, mam wynajęte. One są wynajęte i tam są najemcy, ale to też nie zarabia. To cały czas przynosi straty. No jak, no to źle widocznie coś obliczyłeś, jak ci straty przynosi. Ale tego nie liczyłem właśnie. To jest właśnie dobrze, to, że... No dobra, to ja ci mogę podać przykład mojego kolegi Darka. Darek na przykład kupił sobie dom, ale on kupił dom dla siebie, dla banku. Dla banku jest, że kupił dom dla siebie, a tak naprawdę kupił dom, żeby był pod wynajem. Kupił dom sobie w Normanton. Jest to taka miejscowość, gdzie bardzo, bardzo dużo jest fabryk różnych. I tam ciężko osobom znaleźć w ogóle pokój, gdzie mogą mieszkać, prawda? Muszą dojeżdżać ileś kilometrów do pracy. Przeważnie z Polacy, Litwini i inne takie narodowości, którzy tam pracują sobie w tych fabrykach. I on kupił ten dom, tam były 3 pokoje, wyremontował go, włożył w niego tam chyba z 10 tysięcy funtów, kupił go chyba za 50 czy za 60,
Zrobił tam 6 pokoi, jest tam duża kuchnia, także nie ma salonu, jest tylko duża kuchnia, chyba 2 łazienki, jest 6 pokoi, no i on tam ma miesięcznie po opłaceniu tego kredytu całego, dostaje 900 funtów na rękę do kieszeni, z tego zapłaci sobie 500 funtów czy 400 funtów wynajmu domu, w którym mieszka, no i zostaje mu tam 300 funtów, prawda? Teraz kupi drugi, trzeci dom, no i będzie miał na plusie już tysiące. Dlatego to dla mnie ciekawe, Wielkiej Brytanii. Ja ci mogę troszeczkę powiedzieć, jak jest w Niemczech, ale to już mi się wydaje, że wszyscy wiedzą, czy mówiłem. Tutaj jest tak, że ta rata, którą ja płacę, tak przewyższa wpływy z wynajmu, ale ja to wiedziałem, jak to brałem, dlatego to nie jest, za tym się nie kryje jakaś wielkie wyliczenia, za to się kryje to, że po prostu mam pieniądze, z którymi nie miałem co do końca zrobić, w tym momencie nie miałem, inaczej mówiąc, na nie lepszego pomysłu, a więc pomyślałem sobie, no, że kupię nieruchomość, no i tyle. Ale to nie kryje się za tym jakieś wielkie obliczenia, tylko po prostu tak to wyszło. No a z tego już są prawie 2 nieruchomości spłacone. Ja mówię prawie, bo tam jedna to tam już tak dogorywa, ten kredycik jest już taki maluteńki i tam sobie tak dogorywa. Wiesz co, powiedz mi, bo lokalizację to co bierzesz pod uwagę? Bo mówisz, że dobra lokalizacja. Co bierzesz pod uwagę w tej lokalizacji? Znaczy dobra lokalizacja to, wiesz, no to tak, żebyś dom wynajął, w zależności jaką masz strategię jeszcze. Jak chcesz na przykład wynajmować, znaczy głównie jeżeli kupujesz dom gdzieby pod buy to let, czy pod wynajem, no to niedaleko musi być bus station, train station, czyli to jest przystanek autobusowy i jakaś tam stacja kolejowa. Niedaleko miasta jakiegoś większego, to no, komunikacja generalnie, prawda? Jeszcze możesz wcześniej pójść sobie na przykład, zanim kupisz dom, pójść do, tutaj są tak zwane letting agency, czyli po prostu agencje wynajmujące, to co Sławek, tak, który teraz wprowadza w Polsce, i zapytać się, jakie właśnie domy są pod wynajem, czy są problemy, czy nie. Jeżeli widzisz na przykład, że mieszkania są wynajmowane i bez żadnego problemu, to wtedy sobie kupujesz mieszkanie. Jeżeli na przykład jest coś związane z multi-let, czyli HMO tak zwane, czyli House of Multiple Occupation, no to wtedy kupujesz większy dom, remontujesz go, prawda, robisz kilka pokoi i wynajmujesz. No ja właśnie czegoś takiego szukam. Ja właśnie teraz szukam bloku, bo ci powiem, jaki ja mam problem w tych moich nieruchomościach, że ja mam je rozsiane w różnych blokach. Na przykład jest blok, gdzie tam mam 2 nieruchomości, 2 mieszkania, tam potem następny jedno, potem jest jeszcze jeden i tak dalej. Problem jest mój taki, że ja mam dużo tych partnerów do rozmowy. Jeśli chodzi na przykład, gdybym chciał w jednym bloku, nie wiem, zmienić okna na jakieś inne, to muszę się pytać pozostałych właścicieli, czy to, co ustalamy, tak? Wszystkich tych wspólnot mieszkaniowych. I to jest troszeczkę uciążliwe. Po drugie, to się zwiąże z kosztami. Gdybym ja te wszystkie mieszkania miał w jednej wspólnocie, to ja bym praktycznie już mógł, no, mieć na nią duży wpływ, albo nawet sam zarządzać. I w związku z tym to byłoby wszystko tańsze. Teraz te ceny są, no, ja myślę nad tym po prostu, żeby sprzedać, ale ewentualnie taki większy blok kupić do remontu. Już się tutaj przymierzałem, chciałem od miasta jeden blok wykupić, no, nie wyszło, oni zaczęli go remontować. Ale w Niemczech jest bardzo fajny temat, jeżeli powiesz coś takiego, że chcesz kupić blok, nie? I powiesz im na przykład od miasta i powiesz, no na przykład 5 mieszkań zrobimy na cele socjalne albo 10. To już wtedy to jest taka furtka, która taki łom, który wyważa pewne opory od razu, pewne drzwi. Ale tak samo w Wielkiej Brytanii jest, jeżeli teraz jest problem, jest w ogóle, żeby znaleźć mieszkanie pod wynajem, ponieważ nieruchomości jakby stoją w miejscu, ceny dużo spadły. Od 2007 roku średnia około tak 15-20% w całej Wielkiej Brytanii. Ciężko ludziom kupić nieruchomość, ponieważ nie mogą dostać kredytu, a żeby dostać kredyt, muszą mieć depozyt. A Brytyjczycy nie są z natury oszczędni. Ciężko im zebrać 10 tysięcy czy tam 20 tysięcy. Raczej są zadłużeni, nie? No dokładnie, i wszystko stoi, wiesz, i olbrzymi problem jest. Także Polacy mają przewagę, bo my w miarę jesteśmy oszczędni, prawda? Ale jest, odnośnie tych właśnie domów socjalnych to jest to samo. Możesz sobie wyremontować dom, idziesz do Cancillu i oni na przykład o 10% taniej, jak będziesz wynajmował, znaczy jak będziesz wynajmował dla nich o 10% taniej, to oni ci przez 5 lat gwarantują ci najemcę. To nie? Czyli tak, będzie ktoś, tutaj też tak jest. No dokładnie. Albo możesz sobie kupić jakiś taki większy budynek i to samo, podpisać z nimi umowę i masz przez 5 lat spokój. Oni się niby tak, wiesz, tylko że potem widzisz, jak ja bym kupił na przykład blok, tam nie wiem, co ma 40 mieszkań, 30 i nawet 5 poświęcił, załóżmy, tak już powiem, poświęcił, to słowo może nie do końca pasuje na taką klientelę, no to właśnie kto będzie chciał mieszkać w tych pozostałych, nie?
Bo to ciężko, ty, Maciek, ciężko do... A twoje mieszkania to ty sam jakby zarządzasz nimi, czy dajesz nie, to do agencji? Właśnie nie. Ja to jest wszystko, jest zarządca, każdego bloku jest zarządca, wiesz? I to jest ten cały problem, że po prostu tych partnerów jest zbyt dużo. Żeby coś ustalić, coś sensownego, to są spotkania. Na każde mieszkanie praktycznie chodzisz na jakieś inne spotkania i to nie ma to, no nie wiem. Ja sobie po prostu tak to zrobiłem, żeby no, oszczędzać pieniądze w ten sposób i tyle, nie? Ale mi chodziło o to, czy wiesz, czy dajesz jakby swoje mieszkania do agencji, która zarządza tym mieszkaniem? Ja zarządza w sensie wynajmu, nie. Mhm. Całym blokiem zarządza firma, natomiast ja wynajmuję to sam na wolnym rynku. W Szongał nie ma problemu raczej, żeby wynająć mieszkanie. Ceny są nawet dosyć wysokie, oczywiście nie takie jak w większych miastach, czy, nie wiem, czy już w ogóle w Monachium, no tam są szalone ceny, ale normalnie no, da się z tego tam no, jakieś tam pieniądze dostać i szybko najemcę znaleźć, natomiast to zdecydowanie nie pokrywa raty kredytu. Przynajmniej umie. No to nie wiem, to widocznie widzisz, inaczej jest troszeczkę. Tutaj jest, znaczy wiesz, no też możesz kupić sobie duży dom i wynajmiesz go za mniejszą, za mniejszą kasę i będziesz musiał dopłacać, ale to taka strategia, prawda, jak masz jakby za kilka lat chcesz go sprzedać dużym zyskiem, a liczy się z tym, że przez parę lat będziesz dopłacał załóżmy miesięcznie 100 funtów, no to okej, okay, to już musisz mieć taką strategię. A generalnie jak ktoś inwestuje już, tacy inwestorzy, którzy inwestują buy to let, no to już wiesz, kupują raczej... No tak, to są sposób, profesjonaliści, tak. No, w taki sposób, żeby mieć zawsze cash flow wyższy, prawda? Czy przeważnie jest to multi let, bo jest najwyższy cash flow. Oczywiście. Wiesz co, gdybym ja zrobił inaczej, gdybym zrobił sobie na przykład dłuższy okres kredytowania, raty niższe, to bym tam jakoś gdzieś się spotkał, nie? Albo nawet jeszcze byłby zysk taki niewielki. Mhm. To jest też prawda. To dlatego, jeśli ktoś ma jedną nieruchomość i średni cash flow, taki życiowy, no to tak, no to jak najbardziej. Znaczy tak polecam w ogóle kupować. Jeżeli ktoś myśli tutaj z tych emigrantów, żeby zostać w Niemczech na poważnie, nie? No to praktycznie, no to jest już obowiązek mieć swoją nieruchomość przy tak niskich cenach w stosunku do tego, co się zarabia. No to nie? Mhm, jasne. Ale powiedz mi jeszcze tak, jak dostawałeś kredyt, jakie miałeś warunki? Wiesz co, ja miałem pięciokrotność moich dochodów rocznych. Co to znaczy? Czyli na przykład jak zarabiam 20 tysięcy rocznie funtów, to tak. To 5 razy, czyli 100 tysięcy to jest jakby mój taki... A, to jest twoja zdolność. Tak, moja zdolność kredytowa, plus jeszcze tam wiesz, jakiś tam wkład własny. Trzeba sobie dołożyć, bo teraz bez wkładu własnego naprawdę ciężko jest kupić dom. Znaczy, no jest to niemożliwe po prostu, żeby kupić dom, chyba, że się zna odpowiednie osoby, które wiedzą, jak zrobić to, żeby kupić bez wkładu własnego. Znam kolegę, także jak ktoś jest zainteresowany, to niech pisze do mnie. Może jakoś się coś da zrobić. Bo tutaj nie, akurat jeśli chodzi o Niemce, to tego wkładu własnego ostatnie trzy osoby, które kupiły nieruchomość, żadna nie musiała mieć. Nawet jeszcze sfinansowali dodatkowe rzeczy, jak całe tam ta impreza z przepisaniem i opodatkowaniem. Tak, to akurat tutaj to mieszkanie jest zdecydowanym zabezpieczeniem, dlatego że banki dosyć mądrością się wykazują, bo jakby, no widzę na przykład, ile ktoś zarabia, widzę, że ma konto też w tym banku i po prostu dopasowują po pierwsze ratę do tych cashflowów, do tego cashflow, co ta osoba ma. I jeszcze dodatkowo też cenę nieruchomości, jak ona się tutaj rynkowo kształtuje, bo oni wiedzą, znaczy tak, ci Polacy, którzy tutaj zakupili coś, to raczej są to rzeczy do remontu i oni sobie tak przeliczają, że po remoncie ta nieruchomość, no i jak to Polacy zrobią, bo mają moje doświadczenie, wiedzą jak nami dobrze wyszli na tych kredytach, to zobaczyli po prostu, że no, te wartości tych nieruchomości wzrosły. A więc tu nie ma żadnego, bank nie ponosi praktycznie żadnego ryzyka, bo właściwie finansuje nieruchomość, która i tak jest jego, dopóki nie jest spłacona, wylicza sobie cenę, którą ona, jako ta nieruchomość już jest teraz warta, czyli ona z zabezpieczeniem w tym momencie 100%, a dodatkowo jeszcze ktoś to przecież wyremontuje, no to i musi się wykazać rachunkami, no to oni, no nic takiego, no jest to właściwie trudno o pewniejszy kredyt. Trudno pewniejsze pieniądze, nie? Faktycznie łatwiej, czyli generalnie ceny nieruchomości chyba nie spadły w Niemczech po tym kryzysie finansowym. Nie, znaczy tutaj akurat nawet wzrosły, dlatego że ja kupiłem pierwszą nieruchomość, no gdybym ją teraz sprzedał, to bym ją sprzedał z zyskiem i to jakieś 25%.
pierwsze mieszkanie, nie? A kupiłem, tylko że wtedy były kredytyjne, były trudniejsze. Żeby dostać kredyt, to miałem wtedy 5% oprocentowanie, dokładnie 4,85, a w tej chwili potem kupowałem inne nieruchomości, to potem 3,2, 3,4 i potem jeszcze schodziło na 2,8 i teraz ostatnią nieruchomość, którą w zeszłym roku kupiłem, to mam chyba 2,4, ale mało, ale jeszcze, ale na remont na przykład mam na 1%. Ojejku. To faktycznie. Także to tak to funkcjonuje tutaj. Dlatego no, warto, jak najbardziej warto takie coś zrobić. Nie? Łatwiej. Z tego, co właśnie mówisz, to łatwiej kupić w Niemczech nieruchomość niż tutaj. Tu naprawdę musisz mieć wkład własny. Przed kryzysem finansowym można było kupić nieruchomość na 110%, czyli kupiłeś za 100 tysięcy, 10 tysięcy dostawałeś na remont, nawet do 130%, w zależności jakie miałeś tam zarobki. Niektórzy ludzie, wiesz, kupowali sobie dom za 100 tysięcy, a 30 tysięcy zamiast na remont to samochodzik na przykład, albo dwa, prawda? Jakieś tam jakieś Audi czy coś takiego. A teraz jak wiesz, jak ceny spadły w dół, na przykład nieruchomość była warta 100 tysięcy, teraz warta jest 80 tysięcy, no to ktoś ma długu 50 tysięcy i nie może sprzedać. Także masakra, totalna masakra. No masakra, znaczy ja tutaj się też nie spodziewam, żeby na przykład w Niemczech te nieruchomości jakoś miały drastycznie spaść, bo nie ma takiego powodu jak na razie. A nawet go nie widzę na horyzoncie, żeby jakiś taki powód się pojawił. W związku z tym no, gospodarka funkcjonuje dobrze. Tu, gdzie ja tutaj mieszkam, to są małe miejscowości, to są praktycznie ciągle ludzie napływają. Ceny są stabilne, raczej rosną, niż by miały maleć. No, nie widzę jakiegoś takiego powodu, żeby tutaj jakąś niestabilność można było na horyzoncie zauważyć. Mhm. A Maciu, śledziłeś jakieś na przykład takie wykresy, jak się stosują ceny wojny? Nie, od wojny to aż nie śledziłem, bez przesady. No ale tak, nie wiem, ostatnie załóżmy tam 30 lat. No. Nie, śledziłem wykresy, tu są akurat na takie wykresy na Immobilien Scout24.de, są wykresy w każdej miejscowości, nawet co do lokalizacji, tam jest kilka lat wstecz zawsze, jak się te ceny kształtowały, co jest cena metra kwadratowego, tylko jeszcze trzeba wziąć to taką poprawkę, że mieszkania małe, czyli z mniejszym metrażem, ich cena za metr jest wyższa niż w przypadku mieszkań dużych, to nie jest proporcjonalne, że na przykład mieszkanie jednometrowe będzie kosztowało, nie wiem, tam 1800 euro za metr, a już mieszkanie 70-metrowe będzie kosztowało 1200 euro za metr, pomimo to, że są, nie wiem, mogą nawet obok siebie leżeć. Dlatego w ten sposób, to jest cena metra. Mhm. I tak to funkcjonuje, nie? W przypadku małych mieszkań jest to więcej, nie? Jasne, bo tutaj na przykład można sobie sprawdzić historycznie też, chyba od wojny są jakieś tam wykresy cen i to jest, tak się wahało, taki wiesz, zawsze jest wykres, że przez parę lat rośnie, potem spada i znów rośnie, spada i tak przeważnie... Cykle koniunkturalne. Dokładnie. Jak rozmawiałem z agentami takimi starszymi osobami, którzy już tam mają kilkanaście czy kilkadziesiąt lat nieruchomości, to mówili, że teraz rynek podźwignie się około 2015 albo później, ale w UK jest taka zasada, że nieruchomości co 10 lat jakby wartość nieruchomości się podwaja. Czyli jak dzisiaj masz dom za 100 tysięcy, to za 10 lat prawdopodobnie to będzie 200 tysięcy, prawda, będzie ten dom wart. Ale to jest taka średnia statystyczna. I drugą nieruchomość postanowiłeś kupić już pod wynajem. Dokładnie, pod wynajem. Już wiesz, inaczej się nie da. Także mamy cel w tym roku, żeby mieć już dwie nieruchomości pod koniec roku i w tym kierunku właśnie działamy. No to fajnie. Fajnie takie coś słyszeć, wiesz? Powiem ci, jak sobie z tobą gadam, no to kurczę, podoba mi się to, no. że sobie ludzie mają takie cele obrali i że tak funkcjonują. To jak pasuje do tego takiego stereotypu Polaka, który wyjechał do Anglii, je tam sobie binsy. A nie wiem, ostatnio tak widziałeś, wiesz to z Bart, nie? Z kontestacji. Taki młody chłopak, który wyjechał, tak. Teraz tam go opluwają, bo sobie poradził, nie? Bo pokazał, że można. No, nie wiem, czy teraz pewnie o tym powiesz, to już za chwilę będą jacyś tam szaleńcy dzwonić do lepiej nie podawaj banku, w którym to kupiłeś, bo już w ogóle, w którym dostałeś kredyt, bo będą tam szaleńcy jacyś dzwonić albo pisać. No, chore to jakieś wszystko.
Ale cóż, my musimy dalej robić swoje, dalej mówić prawdę, dalej mówić jak jest i tyle chyba. No co możemy, no wiesz, przecież, no, nie? Ale ja tam właśnie słyszałem, tam wszyscy wiedzą lepiej, ile Bart zarabia. Bart jest tak oni uważają, Bart jest tak głupi, że on nie wie, ile zarabia. Nie wiem, czy tam widziałeś te komentarze. Ale ostatnio to już się dzieje szaleństwo tutaj. Szaleństwo. Trolling taki na maksa. Ludzie właśnie sobie nie zdają z tego sprawy, że kontestacja, no to są ludzie, to są pewne idee. I my jesteśmy też połączeni tymi ideami. Też myślimy podobnie, ale przede wszystkim zachowujemy się kulturalnie. I, no to jest takie... No nie wiem, no, tak jak ty masz te spotkania z tych tam właścicieli nieruchomości, no to też tam nie, idioty nie zaprosisz, tak? Który, nie wiem, by tam wam tylko bluzgał albo... No po prostu jak będzie taki ktoś, to go wyprosisz, nie? No i się ludzie dziwią, że ich wypraszają też te z radia. No to jest taka, powiedzmy, grupa, która... Ludzi, którzy się wymieniają doświadczeniami, no ale... Ale jeżeli ktoś coś mówi, to się tego nie podważa. No, że jak ty mówisz, wiesz co ci powiedzą w Polsce? Znaczy niektórzy oczywiście, żeby nie było, bo takich ludzi, co tam tutaj to podważają, to tych idiotów tak zwany, to jest margines zupełny. No to powiedzą ci, że tak, nie masz żadnego mieszkania i sobie to wymyśliłeś, nie? Jasne. Mi się jeszcze wydaje, że ludzie zaczynają bluzgać, wiesz, na innych, jak im się udało, czy zazdroszczą, albo czują się gorsi, no, prawda? No tak, im bardziej się czujesz gorszy, że im się, wiesz, jakby mu się nie powiodło, to by się cieszył, że o, wiedziałem, że tak będzie, że pojedzie i mu się nie uda, prawda? Jak mu się udało, to się czujesz gorszy, bo ty nic nie zrobiłeś, jesteś w tym samym miejscu, prawda? No ale cóż, nie będziemy tutaj karmili troli. Skoro są, no to niech sobie gdzieś tam na jakimś marginesie żyją już, nie? Na jakimś uboczu, tylko żeby po prostu nie wtrącali się w życie innych ludzi i tak jak my się nie wtrącamy w życie innych ludzi. Mnie ten też interesuje. No, a może niech słuchają, może faktycznie ktoś coś zmieni. Tak, być może. Znaczy jest taka szansa, ale ja już to słyszałem, to ktoś tam pisał, że już słucham tyle lat, no i dalej pisze głupoty, no to... No, ale może rzeczywiście każdy dzień coś może zmienić, przynajmniej zmiany, no na to trzeba liczyć. A wiesz co, bo już mamy 20:50, może ktoś zadzwoni chociaż 222-195-321 albo kontestacja.com, to jest skype'owy link, a słuchacie audycji Firma na Migracji z Maciejem Winertem, a dzisiaj gościem jest Piotr Maruszak, który mieszka w Leeds w Wielkiej Brytanii i prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, a jednocześnie zaczyna inwestować w nieruchomości, bo się tym tematem zafascynował i dowiedział się z kontestacji, że to działa, że tak można i dlaczego by nie spróbować. Jasne, że tak. Ja mogę się tak pod koniec, jak już koniec audycji się zbliża, troszeczkę powiedzieć o Afryce. No zbliża się. Bo to będzie tak, to właśnie promocja. Dobra, skoro nikt nie dzwoni, to powiedz. Dobrze, to będzie promocja i dla Kamila, prawda, mu też na tym zależy, żeby więcej osób przyjeżdżało. Jeżeli ktoś ma ochotę, żeby sobie wpłacił tam jakieś, żeby wpłacił jakieś w ogóle 2-3 złote, że tam się, to będzie dobrze spożytkowane, bo Kamil tam fajnie działa. Mhm. Wyjazd do Afryki, super sprawa. Pojechałem ja z Leeds, Darek z Bradford, był jeszcze chyba jeden chłopak, nie wiem, czy czasami nie Marcin z Londynu. Aha. Niestety zrezygnował, szkoda. Bo się przestraszył, nie? Tak, przestraszył się czegoś tam, nie? Malarii chyba się przestraszył, ale malarii nie było, niestety. Nie masz malarii. Nie mam jeszcze, nie sprawdzałem. Był Kamil z żoną, z Moniką i z Natalką, z córką. Tak. Również był Maciek. Tak, Maciek Dudko. Jest Dudko. Bardzo fajny gość. Mówię po angielsku. Bardzo fajny. I również Dawid był z Gdańska, student. Bardzo fajny gość, też student. Też, tak, super. Tak, i ktoś nie widzisz, z Gdańska potrafi, wiesz, wyjechać, pomóc Kamilowi, zobaczyć jak Kamil tam działa, jak to funkcjonuje, zobaczyć jak przedsiębiorstwo od początku działa. Bardzo miłe, nie? I co byś powiedział o Jacku Gniatku? Jacek niesamowita osoba, także on w ogóle na fajnie, kontestacji tak? Brzmi tak bardzo poważnie i też myślałem, że jest takim poważnym człowiekiem, prawda? Bo to ksiądz to musi być poważny, taki bardziej zrównoważony, a on totalny, że tak powiem, w przysłowiu wariat, no nie? Strasznie taki Luzak bardzo przedsiębiorczy. Tak, nie może usiedzieć na miejscu, bardzo ma taką fajną charyzmę, lubi mówić, dużo opowiadać, także i z nim można się napić. I whisky żeśmy się napili i napiliśmy się teraz piwa. Teraz straciłeś i zobacz, już będą do niego dzwonić niektórzy. Do jego opata i mówić, panie, co ty pijaków do Afryki wysyłacie. No. A wiesz co, o Kamilu, jak ci się podobało kontakt z Kamilem?
Kamil, super. W ogóle ja pojechałem, powiem tak, że pojechałem, chciałem Kamila poznać osobiście, zobaczyć jak on działa, jak myśli, co mówi, prawda, i jaki ma taki światopogląd, bo dużo słyszałem o nim, prawda, czytałem tam książki, słuchałem jego audycji i głównie miałem taki motyw, żeby jechać wtedy, kiedy on będzie, żeby go osobiście poznać. I Kamil jest super osobą, przedsiębiorca, prawda, no co więcej mogę powiedzieć, ciekawy. No, dla mnie to było takie bardzo inspirujące, prawda, żeby z nim posiedzieć, spotkać się. W ogóle jak się, wiesz, jak słyszysz tak na kontestacji, to myślisz sobie, że Kamil to faktycznie jest człowiekiem, no to jakbyś, nie wiem, Bill Gates, prawda? Teraz sobie myślisz, super taki facet, masz o nim nie wiadomo co, a jak go spotykasz, normalny człowiek, prawda? No się oczywiście. Na pokradać, poklepać go po plecach, razem łopatą, wiesz, pomachać, no nie, beton mieszać, zalewać i tak dalej, także to jest fajne, no nie, że nawet nie ma takiego... normalny, tak, taki nieprzeciętny, nie, wiesz, wesoły, otwarty, chętnie pomoże. Ja też go tak odczułem, jak go poznałem już kilka lat temu dobrych to było, także gościu, który, wiesz, przyjeżdżał do domu w dziecka i mówił, słuchaj, ja, no wiesz, piszesz do niego, a może byś przyjechał do nas z tymi lekcjami Alp? Odpisał, ależ oczywiście, tylko mów kiedy i żebym jeszcze tam nie było, to już jest skandal. No i przyjeżdżał, nie? I wiesz, koleś naprawdę znajdował czas, powiem ci, że no też mnie zainspirował. Mamy na antenie Jacka. A, witam serdecznie, dobry wieczór. Cześć. Cześć. Słuchaj, dwa pytania takie techniczne. Opowiadasz o tym koledze, który kupił mieszkanie trzypokojowe i zrobił z niego sześciopokojowe, ale czy tak przypadkiem nie jest w przepisach brytyjskich, że musi być jeden pokój dla wszystkich lokatorów wspólny? To jest po pierwsze, bo ja nie usłyszałem, żeby się wymienił. Mówię, że on zamienił to, zrobił z tego jakieś tam kilka większych pokoi. A druga rzecz jest taka, chciałem zapytać, czy po prostu, czy warto jest chodzić od banku do banku, jeżeli w jednym banku na przykład powiedzą, że nam nie udzielą mortgage'u, a czy warto iść do innego banku, czy zdać się powiedzmy na jakiegoś agenta? A trzecie pytanie mam takie, czy po prostu najpierw wziąłeś mortgage na ten dom, który chciałeś kupić do remontu, a później wziąłeś pożyczkę na remont, czy odwrotnie? Bo nie wiem, czy po prostu, czy jaka tu jest zależność? I co lepiej najpierw zrobić, bo nie, bo wtedy jak masz mortgage, to chyba trudniej wziąć jakiś kredyt na, czy dofinansowanie na REM. Takie mam trzy pytania. O, dzięki Jacku. Halo, żyjecie tam, jesteście? Jest. Żyjemy. Aha, przepraszam, właśnie... nie, zanim gość zacznie, przepraszam, jedno najważniejsze pytanie, bo tego mi brakuje, ponieważ on słucha kontestacji, to chciałbym, żeby wymienił, polecił pierwsze trzy książki dla ludzi, którzy chcieliby coś zmienić w swoim życiu. Od jakich książek powinni zacząć swoją edukację? Jakie on trzy książki poleca, które wpłynęły na zmianę jego sposobu myślenia? Bo tak jak tutaj słyszałem na początku, jak on opowiadał, że on sobie zaplanował, tak, trafię w studia, potem coś porobię, później zarobię czy coś, a teraz z tego co zrozumiałem, to powiedzmy, gdyby miał tą wiedzę, którą ma teraz wcześniej, to by nie marnował czasu na studia, tylko by od razu zaczął działać. I to wszystko od... wyłączam się, idę na odsłuch. Dzięki Jacku za fajne pytanie. To co, na końcu powiedz o tych trzech książkach, które, bo mówiłeś też o książkach właśnie, że zacząłeś czytać literaturę taką na temat inwestowania w nieruchomości. Przeczytałem dużo książek, chyba około 200. Bardzo dużo czytałem, bo to jak było, najpierw miałem troszeczkę pieniędzy i chciałem coś z tym zrobić, nie wiem dokładnie co. I wtedy, wiesz, zacząłem czytać po internecie, trafiłem między innymi na książkę Kamila i przeczytałem sobie książkę, potem jeszcze przeczytałem 4 razy, żeby zrozumieć bardziej. I wtedy, wiesz, mi tak uderzyło, że faktycznie to jest inna droga. Czyli tak, przede wszystkim Kamila Cebulskiego mu książkę polecił, Efekt Motyla, potem Bogatego Ojca, Oklepany. Mhm. Dla mnie jeszcze dużo jakby takie jakby zmiany w mojej głowie mi wniósł Brian Tracy, Psychologia Osiągnięć. Tam było dużo tak związane z psychologiczną, ale mi się wydaje, że po prostu każdy człowiek jest inny i do niego jakby co innego uderzy, prawda? Teraz czytam na przykład fajną książkę Bodo Schaffer. Bodo Schaffer, tak, niemiecki autor. Miałem okazję poznać. Też polecam tę książkę, super, fajne, ma takie mądre rzeczy, mądre takie jakby uwagi wprowadza w życie każdego, ktokolwiek przeczyta sobie. No i tyle w sumie. A potem już jak wiesz, jak czytasz inną książkę, za chwilę masz gdzieś tam kilku autorów, następną. Zresztą na kontestacji Janek Fior, to tyle tych książek podawał i Kamil Cebulski i w ogóle jak się na Kamila Fundację
i na jego księgarni chyba Auternantus, czy coś takiego, tam jest mnóstwo tych książek, także Tad Witkowicz, McDonald's, tutaj mam za sobą wszystkie książki, no dużo, dużo ich jest, Felix Zadman, prawda, co tam jeszcze, Kiedy nadchodzi kryzys też mogę polecić, Winning, Jack Welch, no i tam jeszcze innych, także wszystkie. Możesz potem wymienić, jakbyś chciał. Tak. No Sławka też, tak. Sławek Mutury, super książki. Też można go spotkać, prawda, w Polsce nie ma problemu. Podobno właśnie jest, ja nie spotkałem nigdy, ale podobno niesamowicie przystępny facet, no. Super, jest bardzo fajny, charyzmatyczny też, fajnie mówi. No wiesz, skoro ludzie za nim podążają, dlatego właśnie chciałem też powiedzieć o Jacku, bo ja też lubię tą postać, jest to ktoś, od kogo można się dużo nauczyć, ale przede wszystkim ja też patrzę z punktu widzenia emigranta, to znaczy wyobraźcie sobie, że wyjechał facet do obcego kraju jako białas, nie do końca dobrze się kojarzący, może tak być, a ma taką charyzmę, że widziałeś, nie wiem, czy na tych filmikach widziałem te spotkania, gdzie ludzie przychodzili, gdzie ludzie go słuchali. No wiesz, to jest jednak przybysz skądś, tak? On przybył, a oni jednak za nim podążają, także no, musi mieć niesamowitą charyzmę. No weź sobie wyobraź, teraz jedziesz do Wielkiej Brytanii i zaczynasz jako Polak coś tam robić, że ludzie za tobą, nie wiem, no spotykają się wokół ciebie, słuchają twoich wykładów, uczą się, chcą czegoś od ciebie, chcą się czegoś nauczyć, a ty jednocześnie też pokazujesz im, że też chcesz im wiele dać. No to jest niesamowity człowiek. Powiem ci, że no, mało kto tak potrafi. I już. To chciałem o nim dodać. A powiedz właśnie, bo mamy już 21, muszę jednak się spytać tutaj realizatora, czy możemy troszeczkę przedłużyć, czy już kończyć? Możecie chwilę przedłużyć, właśnie tutaj, no możecie. Możemy przedłużyć. Dzięki, Hugo. Bo fajnie się rozmawia. Piotr, bo były jeszcze dwa inne pytania, nie? Jeśli chodzi o te pokoje tam, tak? Ja nie usłyszałem dokładnie tego, bo ja mi to się przerwało. Ale ja ci powiem, jak ja to zrozumiałem, bo to po prostu dlatego, że były te zakłócenia. Chodziło o to, że jak ktoś, opowiadałeś, że ktoś zrobił z trzech pokoi sześć i jak to się ma do prawa brytyjskiego o, nie wiem, o mieszkaniu, czy... No to wiesz, zależy, jak robisz legalnie, no to trzeba, wiesz, no wszędzie to jakby... mieć papierki na wszystko, jeżeli przerabiasz, prawda, czyli jeżeli robisz tak bardziej troszeczkę jakby na lewo, czyli nie do końca jakby informujesz rząd, że coś takiego robisz, ale tylko przez jakiś okres czasu, prawda, żeby się odbić od dna, no to jest okej, ja bym się tam nie przejmował takimi rzeczami, także to jest oficjalnie taka wersja. Nie, no trzeba coś tam pogrzebać w tych papierkach, żeby mieć jakieś pozwolenie, poprzerabiać i no to są tam różne metraże, też tu jest ten rynek strasznie taki uregulowany i oni cały czas regulacje nowe wprowadzają, także teraz jeżeli chcesz mieć HMO, ten dom jakby to share house taki, no to już od trzech pokoi, jeżeli trzy osoby są inne, czyli nie są jakby ze sobą, nie mieszkają razem, ale każdy wynajmuje pokój, to już jest generalnie share house i musisz po prostu mieć i gaśnicę, jakieś tam certyfikaty i tak dalej. Także to będzie wchodzić w tym roku chyba od października. Aha. A jeżeli jeszcze tam było pytanie, co związane z kredytem, czyli ja bym w życiu nie polecał, żeby iść do banku po kredyt, lepiej się skontaktować się z mortgage advisorem, zapłacić mu tam 100, 200 czy 300 funtów i on wtedy znajdzie nam dużo lepszy kredyt niż od banku bezpośrednio, bo on negocjuje sobie z bankiem. I znajdzie, on ma jakby obraz całego rynku w UK, czyli ma tam ileś ze 100-200 tych kredytów i może nam dobrać odpowiedni dla nas. Czyli lepiej udać się do takiego specjalisty. Wiem, że to są takie strony internetowe, ja akurat z tego nie korzystałem. Ja po prostu poszedłem i kombinowałem po swojemu, tak jak to zawsze robiłem i to bardzo dobrze funkcjonuje. Polecam właśnie nie poddawać się. Jasne. Jeżeli masz cel, to ciągle do niego dążyć. Powiedz coś takiego na koniec, co byś chciał przekazać w ogóle słuchaczom kontestacji. Dzięki. Ja tak chciałem powiedzieć do osób, które są na emigracji w Wielkiej Brytanii. Jest tutaj taki człowiek, Marek Niedźwiedź. Nie wiem, czy tam... No, on też ma audycję właśnie w kontestacji. Prowadzi tutaj, też fajnie promuje przedsiębiorczość. Razem z Kamilem będą już powoli otwierają Asbiro w UK. Także on jest takim człowiekiem, który właśnie wszedł jakby na początku, zaczynał od fabryki. Znaczy on miał biznes, miał w Polsce, urzędnicy go zgnoili, że tak powiem. Wyjechał tutaj, zaczął pracować w fabryce przez tam parę miesięcy i rozglądał się generalnie, co tu można zacząć. Uczył się wtedy języka, prawda?
Aha. Teraz ma tam kilka biznesów, jeszcze jeździ na te wszystkie spotkania, promuje przedsiębiorczość. W Londynie chyba dzisiaj było jakieś tam spotkanie z nim. Strona jest chyba... ja dam linka po tym, nie pamiętam teraz dokładnie, ale dam linka, także jak ktoś by się chciał wybrać w ogóle Birmingham, Hull, Sheffield, Londyn, spotkania są organizowane przez niego, można poznać super osoby, Marka można poznać bezpośrednio. Marek zaczął też chodzić na takie networkingi w Sheffield, bo on w Sheffield mieszka, z Brytyjczykami, tam ich poznawał i rozkręcał swoje biznesy. Oni teraz go bardzo jakby, coś takiego jak Jacek przyjechał do Afryki, tak samo Marek przyjechał tutaj, bo Brytyjczycy go zapraszają na różne spotkania, żeby on mówił jak wiesz, jak on rozkręcał biznesy. Tak, jest takim dużym autorytetem. Ale jaja, ale fajnie. No, super, ale super. Fajnie. Także on jego ma się bardzo dużo, no, można się do niego dużo rzeczy dowiedzieć, ma tam kilka biznesów. Chyba teraz w tym roku mówił, że 500 000 jakoś ze wszystkich będzie miał chyba obroty czy dochód, już nie pamiętam teraz. No to wszystko jedno, no ważne, że jest, można z tego żyć i jest zadowolony, nie? I że podąża ku jakiemuś celowi ten człowiek, nie? No dokładnie, nie. Ale wiesz, no bo na przykład wiesz, no Kamil ma tam organizuje spotkania w Polsce, a Marek tutaj, także jeżeli ktoś jest tutaj, prawda, nie chce pracować w fabryce, chce coś innego robić, to może się wybrać na takie spotkania i coś czego się dowiedzieć, prawda? Tak, a rodaków jest dużo. Tak, a my w sobotę zapraszamy do Bradford na spotkanie, także będzie można się też dowiedzieć czegoś o nieruchomościach. Różne osoby przychodzą, jedni się zajmują akcjami, inni się zajmują nieruchomościami, jeszcze inni się zajmują grami bugmacherskimi, też na tym kasę robią, YouTube i inne jeszcze rzeczy, także ktoś zainteresowany jest, jak zarobić pieniądze, zapraszamy na spotkanie. Ja jeszcze podam na końcu linka do swojego bloga, mojego maila, także jak ktoś chce, to może się do nas też wybrać. Ja podam wtedy adres i tak dalej. Wszystkie. To fajnie. A naszym przemiłym gościem był emigrant Piotr Maruszak, który mieszka w Lidz. No i zaczyna inwestować w nieruchomości. Ma duże plany. Ma też wiedzę, zdobywa tą wiedzę. Chce się tym podzielić. Także korzystajcie, on na pewno wam nie odmówi, jeżeli będziecie mieli fajne, konkretne pytania. A w przyszłym tygodniu będzie audycja, kolejna taka, znaczy audycja, jeśli chodzi o emigrację, to będzie kolejna audycja o Norwegii z panią, która ma w Norwegii, znaczy firmę, która pomaga Polakom w Norwegii się znaleźć pracę, załatwić sprawy podatkowe, urzędowe i tak dalej, i tak dalej. Także przygotujcie się, jeżeli macie jakieś pytania odnośnie emigracji do tego fajnego, zimnego kraju. A no ja już będę kończył dzisiaj. Tak smutno trochę skończyć, bo fajnie się rozmawiało. Super, dzięki Maćku, dzięki Hugo. Pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiam też wszystkich i do usłyszenia za tydzień. Pozdrów też w Lidz wszystkich Polaków i mów o wszystkim, co ci się udało jak najgłośniej, pomimo tych, którzy będą na ciebie tam krzyczeć. A mów też, co się nie udało, żeby znali strategię, jak zrobić tu kolejny raz, żeby zaczęło funkcjonować. Pozdrawiam jeszcze raz wszystkich i dobranoc. Z Szongał, bye bye, a gościem był Piotr Maruszak. Tak, pozdrawiam z Lidz. Z Lidz. Pozdrowienia. Cześć. Cześć. Albert, wychodzimy!